Nazywam się Agnieszka Parczewska. Mam 56 lat, mam męża, 37 lat po ślubie i mam dwoje dzieci, syna i córkę i jednego wnuka Gabrysia, który ma 10 lat. Szyję od w zasadzie 18 roku życia. Urodziłam się w kolonii Korolówka. 4 lata chodziłam w podstawówce w Korolówce i od 5 klasy do klasy 8 do szkoły, do Włodawy, do dwójki. Szkoła zawodowa na Modrzaku to była klasa wielozawodowa. Było nas 20 kilka osób, 25 czy 6, już nie pamiętam. W naszej klasie były różne zawody. Klasy wielozawodowe charakteryzowały się tym, że były różne zawody. Każdy uczeń w swoim zawodzie miał praktyki w oddzielnym zakładzie pracy. Ja akurat byłam w Gracji, gdzie nas było 4 uczennice i były 4 uczennice w starszej klasie i 4 w naszej klasie, młodszej. Zaczynając praktyki, zjawiłam się na usługach krawieckich, które mieściły się na ulicy Kościelnej. Gracja to był duży zakład, w którym szyło się odzież ciężką, a usługi to były zlecane przez ludzi. Ludzie zamawiali kostiumy, płaszcze. Nie było w sklepach, żeby kupić, więc jak ktoś chciał uszyć kostium, to zgłaszał się na usługi i wtedy mógł sobie zamówić odzież. Różne sukienki, garnitury i ja, będąc uczennicą, miałam moją instruktorką praktycznej nauki zawodu była pani Aniela Drlekiewicz. Już nie żyje, ale mam ogromny szacunek do tej kobiety. Była bardzo, bardzo dokładna i dużo wymagała od nas. My jako uczennice mieliśmy 3-letni tok nauczania. 2 lata szkoły i 3 rok praktyki. W zasadzie to 3 klasa to już mogła cokolwiek usiąść przy maszynie i wykazać się, bo 3 klasa kończyła się egzaminem na czeladnika i mogliśmy już tak jakby w całej 3 klasie przygotować się do uszycia jakiejś kostiumu, żakieciku, lekkiego szycia. Przez 2 lata pani Aniela, która była moją instruktorką, wpoiła, właściwie to dopiero dotarło do mnie po iluś latach pracy, jakie cenne rady były właśnie takich ludzi doświadczonych, wieloletnich takich rzemieślników. Dlatego, że to było bardzo dokładnie, bo przychodziły osoby, które były z jakimiś defektami zdrowotnymi, a musiały wyglądać dobrze. Musiały być ubrane, nietypowe osoby, więc trzeba było się skupić na modelowaniu formy i wykrojeniu odpowiednim, żeby osoba wyglądała dobrze. Klienci byli bardzo szanowani, dlatego że szycie na usługach było dosyć drogie. Jeżeli klient przyszedł, to wymagało się od takiego mistrza zawodu, żeby wykonane było perfekcyjnie, że jak wyjdzie na ulicę, to wiadomo było, że było szyte w Gracji, na usługach, bo to też było ważne. My jako uczniowie pomagaliśmy też na taśmie, która mieściła się też blisko usług
i jako uczennice byliśmy wykorzystywani do, pomagaliśmy przy nakrojowni, na przyszyciu takim, takim drobnych, przy składaniu odzieży, przy przyszywaniu guzików. Moment, kiedy teraz opowiada Pani o tym pierwszym etapie edukacji w szkole zawodowej, to są lata, proszę przypomnieć. 81 rok, 82, 83. W czwartym zaczęłam pracę. Rozumiem, że w 83 roku kończyła Pani szkołę i skończyła ją Pani... Mogę się mylić o rok, ale... I związane to było z rzeczą jakby bardzo ważną, mającą wpływ na przyszłość Pani zawodu, z certyfikatem czeladnika. Tak, oczywiście. Był egzamin na koniec trzeciej klasy i instruktorka moja musiała mnie przygotować. Ja musiałam sama zrobić wykrój, wykroić i uszyć. To był lekki kostium bez podszewki, dwuczęściowy. I komisja siedziała i musiałam to wszystko zrobić w kilka godzin, no i zdać egzamin z wiedzy. I to był egzamin na bazie nauczycieli włodawskich? Czy miało to jakiś związek? Nie, to była komisja, była komisja była nasza. Włodawska. Tak, włodawska. Jacyś reprezentanci cechu? Ja nie pamiętam w tej chwili. Mi się wydaje, że chyba z Lublina. Rozumiem, że w szkole miała Pani cały czas do czynienia, znaczy, czy miała Pani okazję do by uczyć się od kwalifikowanych mistrzów? Tak, oczywiście. Tylko tak, wszystkie klasy wielozawodowe nie mieliśmy w programie nauczania krojenia, modelowania sylwetek, nie miałyśmy tego, więc w czasie nauczania tego 3 lat, to 2 razy jeździliśmy na kurs taki przygotowawczy, który nas miał przygotować do właśnie takiego samodzielnego robienia wykroju, zdjęcia miary, zrobienia modelu, formy. I właśnie to tak, te klasy wielozawodowe to były takie trochę trudne, dlatego że uczyliśmy się, wszystkie zawody uczyły się w jednej klasie przez 2 dni w tygodniu, a 3 dni każdy szedł do swego pracodawcy, więc no tak wyglądała wtedy. Kogo jeszcze Pani pamięta z tych osób, które nazywa Pani pracodawcą? Tak, pan Bober, pan Twarowski, zresztą mam zdjęcie klasy i kilka osób klasy wielozawodowej i kilka osób właśnie przypomniałam sobie, co u pana Twarowskiego. To był mistrz nad mistrzami. I prowadził prowadził na Piłsudskiego naprzeciw Urzędu Miasta. Nieduży zakład, ale to był odzieży ciężkiej, kożuchy, futra. Ja nie miałam styczności ani ze skórami, ani nigdy mnie nie ciągnęło do takich bardziej lekkie, chociaż na usługach szyłyśmy jesionki na podbiciu, na błamach, co nie wiem, czy ktoś wie, to takie skórzane podbicie, ale ja nie miałam jakoś tak nigdy styczności, zawsze z lżejszą odzieżą. Kto jeszcze? Nie nazwisko Pani pan Bober. Jeszcze niedawno tak specjalizował się w garniturach. I wybitny specjalista, nie wiem, 80 lat miał, jak jeszcze miał tutaj wywodę, miał tak, miał na Żeromskiego w swoim domu. Jeszcze niedawno miałam klientów, których wysyłał do mnie, dlatego że on już nie był w stanie, no 80-kilkuletni pan już teraz, więc to były takie jak to powiedzieć, takie wyszukane zawody, dlatego że nie było we Włodawie dużo osób, które... Gracja specjalizowała się w szyciu taśmowym. Jesionki były szyte, płaszcze, kostiumy i to przyjechał samochód, zabierał do Lublina, bo podlegaliśmy pod Lublin. Zresztą było kilka zakładów w Parczewie, w Lublinie, już nie pamiętam jeszcze gdzie, gdzie szyło się taśmowo. I my jako uczennice na usługach nie zawsze byłyśmy przydatne. Dlatego nas tak jakby do pomocy na usługi
wykorzystywali, bo byliśmy potrzebni do prasowania, do składania wykrojonych odzieży, pakowania worki. I to dzisiaj nie, w ogóle jest niepojęte, że młodzi w wieku 16 lat pracują razem z dorosłymi przez 8 godzin. My wtedy chyba 6 godzin jako młodociany pracownik. Jak skończyłam 8 klasę, zaczęłam wielozawodową szkołę, już podpisałam umowę jako młodociany pracownik. Już miałam umowę o pracę i musiałam się wywiązywać, każda z nas musiała się wywiązywać chyba 6 godzin. Nie mogłyśmy sobie gdzieś siedzieć w kącie, nie było takiej opcji. Każdy musiał być zajęty cały czas. Siedziało na taśmie 20 kobiet, które szyły. Była krojownia też, która kilka osób zatrudniała. Zresztą na krojowni pani Marysia Ciepałowicz była kierowniczką. Właśnie przez tą panią znalazłam się w tym zawodzie, który wykonuję do dzisiaj. I nie było mowy, że ktoś gdzieś tam siedzi w kącie, czy siedzi w telefonie. To było tak, że każdy, cztery dziewczyny w trzeciej klasie, cztery dziewczyny w drugiej klasie na przykład, każdy miał zajęcie przez 6 godzin. Nawet samo to przynieść wykrojone wykroje w koszach na produkcję. Nawet samo to pakowanie w worki, na wieszaki, pakowanie na wieszanie, jeden rozmiar, inny rozmiar w inne worki, na inne wieszaki. No można odnieść wrażenie, pani Agnieszko, że te, w sumie to jest niewiele 3 lata przysposobienia do zawodu młodego człowieka, który musi się uczyć życia, pracy, jako właśnie takiej, pracy w głowie. Jesteśmy w momencie, w którym kończy pani z sukcesem, dobrze zdanym egzaminem przewodniczym, tak, w połowie lat 80. Proszę powiedzieć, co dalej? Kończy pani szkołę, jakie są decyzje? Odebrałam świadectwo 30 czerwca i 1 lipca. Nie było mowy o jakimś wakacjach. Od razu 1 lipca siadłam do maszyny z panią, która szyła kieszenie na taśmie. Gdzie to było? W Gracji. Czyli podejmuje pani, tak, pracę w Gracji. Tak. Nikt nie pytał, czy ja chcę, czy nie chcę, tylko po prostu dostałam stanowisko pracy, umowę o pracę i siedzę na taśmie z panią, która siedzi, szyje kieszenie, podszewki, przyszywa guziki ręcznie. I to nie szukałam żadnej pracy, tylko od razu miałam tak jakby zapewnione. Nie wiem, to jest trudne do opowiedzenia, bo ja w tym czasie w ogóle nie przywiązywałam wagi do tego, że co ja kiedyś chcę robić w życiu, tylko po prostu to było takie logiczne, że mam pracę, mam stanowisko pracy, mam zawód, który podobał mi się, więc... Proszę uporządkować, zaczyna pani pracę w Gracji, dosłownie dzień po zakończeniu szkoły. Tak. I ten etap trwa, jeśli chodzi o pani pracę w Gracji, do 90 roku, w którym zamknięto nam zakład. Niestety, były takie czasy, że... No jest to okres transformacji. Tak, że przychodzimy po urlopie i już nie ma pracy. Więc miałam taką możliwość, żeby skorzystać z okazji innego zakładu pracy, też we Włodawie, i większość z nas dalej w tym samym zawodzie. Ale czy to był zakład, proszę powiedzieć? Ted Mark naprzeciw więzienia. Nie wiem, trudno mi teraz tak, bo... Ale był to zakład prywatny. Tak, już, prywatny, tak. I większość z nas przeszło właśnie, z nas kobiet, przeszło z Gracji, przeszło do zakładu, który się powstał. Zresztą, to były dziwne czasy, dlatego że zamykało się jedno, żeby powstało drugie.
większość ludzi przeszło do garbarni. Wtedy były tam szyte kurtki skórzane, torebki. I tak jakby, dlatego wspominałam wcześniej, że nie miałam nigdy styczności ze skórami, bo moje losy były bliżej tkanin. I ja przeszłam do tego zakładu, tam szyliśmy też taśmowo. To szło na Ukrainę, do Niemiec, taśmowe szycie, nikt nie myślał, co będzie dalej, tylko... Ale czegoś nowego można się było nauczyć? Niekoniecznie. Już to było tak. Taka rutyna, tak. I zawsze jakoś tak miałam z tyłu głowy, że chciałabym robić coś innego. To nie było moim takim marzeniem, więc zawsze jakoś tak chciałam szyć, mieć kontakt z ludźmi, ale w inny sposób. Myślałam zawsze o swoim takim kątku, w którym bym miała spełniać takie wybrane jakieś takie szycie, nie taśmowe, takie bezmyślne, tylko dlatego, że te lata 80., 90. też to taki przełom. Zamykały się zakłady i tak trudno było tak gdzieś tam się odnaleźć. I właśnie te moje szycie tak jakby ja rozwinęłam skrzydła z tym szyciem, a w sumie to ludzie mi uświadomiali, bo ja nie do końca tak myślałam o tym, że to moje życie całkiem, ale ludzie, którzy przychodzili, korzystali z moich usług, każdy mówi: Pani Agnieszko, Pani Agnieszko, Pani, tak jakby Pani się odnajduje w tym, dlaczego Pani tak się zamyka, bo ja byłam na zapleczu sklepu, więc nie każdy wiedział, gdzie mnie znaleźć. I to nie było takie, ten, kto przychodził do sklepu z tkaninami: o, Krawcowa tutaj, więc można skorzystać z usług. I wtedy zaświtała mi myśl, właśnie kupiłam na ulicy Chełmskiej lokal i przeniosłam się na ulicę Chełmską, gdzie jestem do dzisiaj. I już 37 lat w zawodzie. A tutaj na Chełmskiej już blisko 16 lat. I właśnie w tym roku 20 lat mojej działalności, jak otworzyłam działalność. Byłam troszkę taka osamotniona, bo lata pracy w tych zakładach z ludźmi. I ja nie mogłam się odnaleźć jako sama jedna, sama. Czułam się taka, miałam ludzi, klientów, ale czułam się taka trochę sama. I wpadłam na genialny pomysł, nie wiem czy to... No, wpadłam na genialny pomysł, pan Miazek Zbyszek działał w cechu, wiedziałam, że działa i że jest w zarządzie i zapytałam, czy ja mogę się zapisać do cechu, bo ja nie wiem, nie myślałam o jakichś korzyściach, tylko po prostu wiedziałam, że tam są ludzie, którzy zajmują się różnym rzemiosłem. Pan Siemiak, który całe życie piecze bułki, chleb. Wtedy nie pamiętam, jakie jeszcze stolarze, cieśli. Pamiętam stolarz Wiesiek Rusiński, pan Kral jako hydraulik i wiele, wiele. Pan Miazek jako też stolarko się zajmował. I ja pomyślałam, nie pamiętam, czy pan Bober i Twarowski, nie pamiętam w tej chwili, ale i pomyślałam, że ja gdzieś chcę przynależeć, nie chcę być sama, więc dostałam deklarację i zapisałam się do cechu, z tym wiąże się też fajna historia, długa, dlatego, że to, że zaistniałam w tym cechu, znalazłam się wśród ludzi, którzy też borykali się z takimi samymi problemami jak ja, rzemieślników, więc... Przerwę, proszę przypomnieć, tak. Kiedy, pamięta Pani datę, kiedy Pani... Nie pamiętam, można sprawdzić. Ale jest to parę lat po 2003 roku, tak, prawda? Tak, ja nie wiem, może czwarty, może piąty rok, ja nie pamiętam. Nie pamiętam, w którym roku to było, dlatego, że zaczynałam w 2003 roku i
popracowałam rok, może półtora i trochę mi było smutno, że ja tyle lat byłam z ludźmi na taśmie, w tyle lat miałam kontakt taki związany z moją pracą, nie z klientem, ja nie mówię o klientach, tylko chodzi mi o stado ludzi i ja po prostu potrzebowałam takiego jakiegoś stowarzyszenia, żeby ktoś mnie rozumiał, moje potrzeby, potrzeby rzemieślników, potrzeby takich ludzi, którzy służą ludziom. I ten czas się mniej więcej zbiegł z okresem, kiedy pani już ma tutaj lokal na Chełmskiej, gdzie to są podobne ramy czasowe. Tak, podobne. Jest już pani jakby blisko swojego spełnienia, że jest pani na swoim. Tak, ja nie do końca. Tak, tak, ale to ludzie uświadamiają takie rzeczy, bo jak się pracuje w takich zawodach, które wymagają kontaktu z ludźmi bezpośredniego, dobrze wykonanej pracy, to człowiek nie myśli o gdzieś tam o takich przyziemnych rzeczach, tylko się skupia na tym, żeby dobrze zrobić, żeby klient był zadowolony i klient wracał i przyprowadzał 10 następnych osób. Jeśli pani pozwoli, bo tutaj tak. Już to są jakby konsekwencje tak, pani pasji, tak. Profesjonalizmu, bo można odczuć z tej rozmowy, że dużo uwagi pani poświęcała na to, co jest najważniejsze w wielu zawodach, w tym w krawiectwie również, czyli na tym bezpośrednim kontakcie z klientem, podejmowaniu samodzielnych decyzji. Chcę jakby zamknąć ten etap pani doświadczeń w tym zawodzie, wszelkiej maści, od zawodu jako takiego, poprowadzenie firmy. Myślę, że jest to najważniejsze i jest to powód do dumy. Mamy tutaj dyplom mistrzowski Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Lublinie, który założony został w 1929 roku. I jest tutaj wspaniała laurka Agnieszka Barbara Parczewska. Złożyła egzamin mistrzowski i stosownie do paragrafów ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle ma prawo używać tytułu mistrza krawiec. Jest to 10 lutego 2010 roku. Wielka rzecz, na pewno jakieś spełnienie, no, jakieś oczywiście. Podsumowanie. Tak. Myślę, że jest to kawał solidnej historii. Bardzo mnie interesuje, jak ten egzamin wyglądał. Pani już ma swój lokal, prowadzi działalność już ładnych parę lat. Co pani musiała zrobić? Jaki był stres? Jaka była komisja? A interesuje mnie dokładnie, co musiała pani wykonać, żeby przekonać tą komisję egzaminacyjną do tego, żeby taki tytuł z dużą odpowiedzialnością pani nadać. Tak, żeby zdobyć tytuł mistrza, to nie jest takie proste. Po pierwsze, muszą być udokumentowane lata pracy. Po drugie, ci, co egzaminowali, mieli krócej tak jakby swoje działalności. Ja miałam dłużej. Z tego, co pamiętam, to ja już byłam około... No już tak. Wtedy tak wychodzi, że to jest ładnych ponad 20 lat tak, tak, w zawodzie. Tak, i egzamin mistrzowski nie jest taki prosty. Przymierzałam się do tego ładnych parę lat, biłam się z myślami, bo tak te wszystkie lata pracy moje chciałam tak jakby zakończyć jakąś taką... taką podsumowaniem. No i miałam taką możliwość zdać egzamin mistrzowski. Nie było to łatwe. Musiałam bardzo mocno się przygotować. Egzamin mistrzowski polega na tym, że musimy przygotować wykrój dla osoby, dla nas komisja przygotowała, zjąć miarę, zrobić formę, wykroić i to musi być dwuczęściowy komplet, płaszcz, kostium, raczej z odzieży takiej ciężkiej. Odnalazłam swój modelowy żakiet, który uszyłam na dyplom, żeby zdobyć dyplom mistrzowski.
Dzisiaj jak patrzę na ten kostium, minęło już tyle lat od tego egzaminu, no i troszkę się zastanawiam, że no jednak jakieś tam niewielkie niedociągnięcia były, ale to był żakiet uszyty na podszewce. Akurat w tej chwili nie mam sukienki, bo szyłam klientce i była zachwycona i musiałam jej oddać tą sukienkę w prezencie na pamiątkę. I na podszewce i właśnie wykonany z tkaniny takiej żakardowej i wymodelowany. Przy komisji musiałam wykonać całą pracę w ciągu, był wyznaczony czas i komisja później oceniała. Nie było to łatwe, było nas wtedy chyba dwie osoby, które zdawały egzamin mistrzowski. To było tak jakby dopięcie mojej takiej myśli o szyciu, dopięcie tych wszystkich moich lat, które do tej pory tak jakby przepracowałam. I to mi dało możliwości, otworzyło się tak jakby okno na świat, ponieważ był czas, że miała powstać szkoła rzemieślnicza, cech rzemiosł i przedsiębiorczości, tak jakby przygotowywał taki projekt, że powstanie szkoła i trzeba było... Ale mówi Pani o szkole we Włodawie, tak, rzemieślniczej. Tak, to wtedy, tak, tak. Wtedy był taki czas, że jednak te zawody wyginęły i tak jakby... Ale jaki miał to związek z Pani osobą, ten pomysł szkoły rzemieślniczej? Jaki miała Pani z tym związek? Bo cech rzemiosł i przedsiębiorczości potrzebował fachowców. Rozumiem, do tej szkoły. Tak, do tej szkoły. I my tak jakby różne zawody były zbierane, żeby utworzyć klasę wielozawodową, co się nie udało. Ale miało to związek tak, wtedy z potrzebą. Tak, z potrzebą, między innymi, tak, między innymi. No i wróćmy do mistrza. Tak, tak. Ma Pani osobę wytypowaną, tak, anonimową, tak. I ma Pani, tak. Pamięta Pani, co dla tej osoby musiała Pani użyć? Ja rozumiem, że to się działo jednego dnia. Tak, oczywiście. Czyli dostawała Pani model i coś miała Pani zrobić. Tak, i trzeba było zdjąć miarę, przygotować wykrój, wymodelować, zrobić formę i wykroić. I to było przygotowane stanowisko do szycia i trzeba było uszyć na tą osobę. Tego samego dnia. To znaczy, ja tak nie pamiętam szczegółów, ale trzeba było ubrać i komisja miała ocenić. Ja przygotowywałam się do tego egzaminu przez dwa tygodnie. Jeździłam do takiego zakładu w Lublinie Krawieckiego i musiałam tak jakby, żeby przystąpić do egzaminu, musiałam tak jakby przygotować się, wykazać się, żeby być tak jakby gotowym na ten egzamin. I to takie nie było łatwe. Ale klientka była zadowolona? Oczywiście. Zresztą nawet do dzisiaj mam górną część garderoby. Tutaj przypomniałam sobie, znalazłam, na pamiątkę zostawiłam. Wprawdzie sukienka, bo to był kostium złożony z sukienki na podszewce i żakiet na podszewce. I właśnie odnalazłam żakiet, który tu brałam, manekit. Wprawdzie sukienka poszła dla klientki, tej co uszyłam. Ta myśl zrodziła się na polu. Tak po prostu. Byliśmy na polu, zresztą zawdzięczam dla mego taty, który mnie tak jakby zainspirował. Za miedzą pole miała pani Marysia Ciepałowicz, która była właśnie kierowniczką krojowni w Gracji. I mój tato zapytał, czy nie może ona tak jakby nie wziąć do siebie. Ona zapytała, czy ja bym chciała szyć. Ja powiedziałam, że tak. W sumie to nie miałam jakiegoś takiego myśli takiej, co bym naprawdę chciała w życiu, więc dlatego po tych 37 latach pracy, 20 lat działalności, ciągle się zastanawiam, skąd to się wzięło u mnie i właściwie to na polu. I
I tak mi się to podobało, że do dzisiaj szyję, dotrwam do emerytury, już zostało mi 4 lata i na emeryturze nie mam zamiaru siedzieć w domu i użalać się na sobą, tylko dalej pracować. Wiem z rozmów z Panią, że dużo atencji poświęca Pani osobom, do których Pani miała szczęście, i traktuje to jako bardzo ważny moment w karierze swojej pracy, że tak, spotykała Pani takich ludzi, którzy doradzali, uczyli i miała Pani rzeczywiście do nich szczęście. Tak, tak. I spotykałam takich ludzi, którzy mnie tak jakby ukierunkowali, i jestem tym człowiekiem, kocham tą pracę i robię to, co lubię, dzięki właśnie tym ludziom, którzy stanęli na mojej drodze, bo nie miałam myśli na moje życie, tak jak większość młodych ludzi. I dlatego wspomniałam o tym polu, bo to chyba do końca życia będę miała gdzieś z tyłu głowy, że takie decyzje decydują o całym życiu i człowiek jest tak jakby spełniony. I miała Pani do tego szczęście, bo wiemy doskonale o tym, że bardzo często bywa to problem, że człowiek nie może się zdecydować, tak, i wybrać. Nie może się odnaleźć. Tutaj widzę, że nie miała Pani roku dylematów, roku przerwy, i z ogromną satysfakcją i atencją dla Pani, no, powiem tak, że mieszkam też parę dziesiąt lat we Włodawie, no, przylgnęło do Pani, że Pani wszystko potrafi. I mówię to zupełnie serio. Gdzie nie słyszę, zresztą pozwolę sobie na odrobinę prywaty i powiem, że od wielu lat jestem też klientem. I zastanawiałem się, chcąc porozmawiać z Panią, że tak śmiało zawsze przychodzę, o nic nie pytam, tylko wiesz, tu trzeba przekroić, tu trzeba zmniejszyć, tu trzeba mi zwężyć. Rozmowa z Tobą kończy się tylko na tym, proszę przyjść w środę, za 2 dni będzie gotowe. Jest to pewien fenomen i to do Pani we Włodawie przylgnęło. Ja bym chciał teraz zapytać, mam Pani na podorędziu gdzieś klientów, którzy muszą przyjść jutro, pojutrze, po odbiór. Proszę nam pokazać parę bieżących prac, które Pani robi. Tak, czego sobie ci klienci życzą? No, od najprostszych po najbardziej skomplikowane rzeczy. Ale co mamy na bieżąco? Na bieżąco. Tu mam do oddania na jutro 4 pary spodni pani, która przyjdzie rano o 9:00. Mam założone spodnie skracane, następne spodnie tej samej osoby, też do skrócenia, i jeszcze jedne. Razem 3 pary spodni pani, która ma odebrać jutro o 9:00 rano. Przypomina sobie Pani jakieś takie najbardziej, nie wiem, wyszukane, w cudzysłowie, dziwne zlecenia, z którymi trzeba było się uporać? Masa dziwnych u mnie przypadków. Wchodzi Pani, co mnie bardzo zadziwiło, że przyleciała z Londynu, zwyrwano dziurę z kurtką z pierzem i pierze się sypia. Ja mówię do niej, mówię, ale przecież no jak? Mówię, ja specjalnie, środek lata, upał, a Pani mi to kładzie kurtkę z pierzem, a ona mówi, kto jak nie Pani? Przecież nikt mi tego nie zrobi, mam wyrzucić kurtkę, więc to takie historie, które się przydarzają codziennie. Bardzo dziwne nieraz, bo pan toczy koło, na które mam uszyć pokrowiec, i otwiera drzwi i toczy koło, i ja nie wiem, co mam powiedzieć. No ale kto jak nie pani? Tylko pani może mi to zrobić. W czym nie ma pani konkurencji? Tak, proszę nie być skromną, to co jest pani domeną. Ja jak zaczynałam swoją działalność, to była zupełnie inna wizja. Myślałam, że będzie przychodzić klientka i będę ją ubierać, kroić i ubierać. Teraz jest taka potrzeba, że ludzie potrzebują przeróbek. Nikt tego nie chce robić. Nawet krawcowe domowe, które w domu coś tam dziergają, nie chce tego robić. Każde wyrwane, nie wiem, rozerwane rękawy, tak jak tutaj pokażę, suwaki do wszycia, leży cała kupa takich właśnie przeróbek. I tak nieraz się zastanawiam, chyba w tym jestem najlepsza, chociaż uwielbiam szyć na gotowo. Ubierałam
pannę młodą, ubierałam drużbę, na śmierć ubrania, ale chyba jednak muszę się dostosować, to znaczy nie chyba, tylko na pewno, dostosowuję się do tego, co rynek potrzebuje. I ja, klienci nieraz mnie pytają, co pani woli szyć? To nie jest tak, co wolę, tylko jaka jest potrzeba. Ja nie wybieram sobie to, co ja bym chciała, nie należę do ludzi takich, co wybierają, na czym można zarobić, tylko ja jestem cały czas potrzebna to, co w tej chwili trzeba. Jest to pani w stanie podołać, odnoszę wrażenie, każdemu zamówieniu, czyli rozumiem, że od takiego klasycznego modelingu, wyszukanych strojów wieczorowych, garniturowych, takie prace pani podejmuje również. Tak, po takie, jak ja wpadam, czy inny klient, proszę mi tam skrócić spodnie o 2 cm. A proszę również, nie powstrzymując się skromnością, która od pani wbrew pozorom emanuje, bo tutaj zawsze twierdziłem, że swoich umiejętności należy się wstydzić. Jest pani, byłaby pani w stanie stanąć w szranki z mistrzynią bardzo na przykład popularną z telewizji, modelingu, atelier, studiów krawieckich, które wyszukują współczesne trendy, tworzą nowe rzeczy i podołać tak nagłaśnianym zamówieniom czy efektom takich zamówień? No, oczywiście, że tak. Tylko, że bo na przykład na sztukę teatralną ubieram dzieciaki. No i to jest takie jakby wyzwanie. Koło gospodyń, jakieś tam serdaczki, kubraczki. Więc to nie jest tylko tak, że przeróbki, czy tam jakieś drobne. Zdarzają się bardzo poważne. Dzień dobry. Lat, tak jakby zliczyć, to gdzieś tak już 16-15 lat angażuje się pani w pracę włodawskiego cechu rzemiosł i przedsiębiorczości. Obecnie jest pani w zarządzie. Wiem, że obok tego braku notorycznego czasu na prace bieżące, dosyć głośno się zrobiło ostatnio we Włodawie o pani pomyśle, myślę, związanym z działalnością również w cechu, takiej działalności edukacyjnej. Tutaj daje się zauważyć często gremia szkrabów, niemalże z przedszkola, jak się domyślam, nie tylko. Z czym jest to związane? To też jest taka troszkę śmieszna historia, bo dzieci, okazało się, że dzieci w grupie przedszkolnej poznają zawody. No i mają w zakresie nauczania poznawanie zawodów i przychodzą dzieci i są nawet zdziwione niektóre, że pani siedzi i szyje, że te ubrania, które się kupuje w sklepie, to są uszyte przez krawcowe. I chociaż rozsądni rodzice bardzo dbają o to, żeby dzieci tak jakby wiedziały, o co chodzi w życiu, i jak jest grupa 30 dzieci, to kilkoro podnosi rękę, że było u mnie, mama przyprowadziła z wyrwaną dziurą, żeby zaszyć czy wszyć zamek. I tak trochę przykro tym dzieciom, które tak jakby są zaniedbane w tym kierunku, że nie wiedząc skąd bierze się ubranie, że to musi usiąść krawcowa i uszyć. I to pani robi, te dzieci tu przychodzą, tak, i tak, słuchają i pokazuje, tak, i pokazuje, jak maszyna, jak żelazko profesjonalne, jak overlock obrzuca, i że ostatnio byłam zaproszona do przedszkola i z maszyną i musiałam pokazać, wykroić i uszyć spodnie. Właśnie mi się teraz chyba przypomniało. Się żelazko, tak, rozgrzewa, prawda? Tak. I to było takie ogromne zdziwienie, jak można spodnie dzwony uszyć w 25 minut. Bo ciak wycięłam i podszywałam nogawkę w nogawkę, wywróciłam i okazało się, że dziecko ubrało, wciągnęłam gumkę, ubrało się w spodnie. I nie tylko dzieci, ale i panie były bardzo zdziwione, że to w ogóle, że to tak to wygląda. Proszę powiedzieć, jak widzi pani z perspektywy dnia dzisiejszego globalizacji, ogromnej konkurencji, wyśrubowanych poziomów modelingu, krawiectwa, jakby to nie nazywać, tak krótko opisać sytuację, w którą stronę to zmierza,
jaki będzie los takiego rzemiosła jak krawiectwo? Ja cały czas się zastanawiam, czy jak ja już nie dam rady, czy będzie komu mi taką usługę wykonać dla mnie, dla mojej rodziny. Dlatego, że to jest ginący zawód, tak jak większość zawodów. I no będziemy musieli się przystosować do tego, że takich ludzi jak ja, jak no część ludzi, tych takich mistrzów, w ogóle usługi, zaginą po prostu. Ale widać, myślę, że odczuwa to pani, że ludzie poprzez no, takie zagęszczenie konsumpcji i szybkiego kupowania, ma to ogromny wpływ, że ludzie kupują rzeczy, które gdzieś tam w dalekiej perspektywie nadawałyby się do reparacji i skrócenia, tak, zazwyczaj tak. Rezygnują z nich, wyrzucają, kupują nowe. Ma to wpływ na, tak, na to, co się dzieje w tym zawodzie, prawda? Oczywiście, że tak. W ogóle zmienił się sposób życia ludzi, bycia ludzi. I musimy się dostosować właśnie do tych nowych czasów, więc no, pytam o to nie bez kozery, bo wie pani najlepiej, że to we Włodawie właśnie w tym roku jest to rok stulecia funkcjonowania cechu i przedsiębiorczości we Włodawie, który jest takim bezpośrednim spadkobiercą Związku Rzemieślników Chrześcijan, który został założony w 1923 roku, a pierwszymi cechami wówczas organizowanymi, to właśnie 100 lat temu, no w dużej części były zakłady krawieckie. No perspektywa 100 lat jest dosyć duża, ale wydaje mi się, że no tak jak pani też zasugerowała, że no brnie to jednak w jakieś takie powolne. Dzień dobry. Może pani nie rozmienić 200 zł? A tak, zaraz. Nie rozmienię. Nie. Proszę. Proszę powiedzieć, mając tak ogromne doświadczenie, tyle lat pracy w tym zawodzie, jakieś taką radę dla młodych ludzi, jeśli chodzi o pracę i o zawód jako taki, bez względu na to, jakim on jest, co pani to doświadczenie podpowiada, co jest taką naprawdę ważną podpowiedzią uniwersalną, nie zmieniającą się, aby odnieść sukces i być wytrwałym? Tak, coraz częściej się spotykam, że przychodzą młode dziewczyny na przykład, które studiują drugi kierunek studiów i okazuje się, że ona marzy, że chciałaby umieć szyć, dlatego że wszystko, co się kupi, to wymaga drobnych przeróbek. Wszystko kupowane przez internet wymaga ręki krawieckiej i poniekąd nie jest to łatwa praca, ale bardzo często, coraz częściej się zdarzam z tym, że I pomaga pani. Ależ oczywiście, że tak. Reaguje pani na takie prośby. Ale dziewczyny by chciały umieć sobie coś zrobić, także jakaś nadzieja jest. Tak, jakaś nadzieja jest, może w nielicznych, ale jest nadzieja. I to był czas, że nie było takich akcji, a teraz coraz częściej się zdarza, że marzą o tym, żeby sobie coś móc poprawić. Proszę tym ludziom, którzy startują w zawód, w interes, w biznes, w pracę, jakby jej nie rozumieć, co z pani doświadczenia z takimi najgłębszymi wartościami, bardzo uniwersalnymi, które mogą pomóc dzisiaj młodym ludziom w realizacji się w określonym zawodzie? Najważniejsze to jest, chyba w tym wszystkim jest pasja, miłość do tego, co się robi i strasznie dużo pracy. Bo nie liczy się godzin, nie liczy się dni, tylko po prostu to wszystko tak jakby owocuje. Ciężka praca, otwartość do ludzi i ludzie, którzy mają dwa kierunki studiów, a zaczynają coś działać rzemieślniczo, odnajdują się w tym. I najważniejsza chyba jest pasja i takie poświęcenie. Proszę mi powiedzieć, jak pani pamięta z lat swojego dzieciństwa, początków pracy, cofniemy się gdzieś o 30 parę lat, jak pani widzi
pamięta rzemieślniczą Włodawę, gdzie pani chętnie robiła zakupy, do kogo pani oddawała, nie wiem, telewizor do naprawy, czy zegarek, co utkwiło, jaka jest pamięć o tych latach, kiedy pani startowała? Nie zapomnę, jak szłam na praktyki, a moje koleżanki biegły do pana Twarowskiego, obie, na praktyki do słynnego krawca odzieży ciężkiej, po drodze do pana Siemiaka na ciasteczko a zresztą ja, jak urodziłam dziecko, oddawałam naprzeciw Gracji do żłobka i tam blisko pan naprawiał telewizory, pan Piotros, pan, zapomniałam, więc usługi były wszem i wobec we Włodawie. Właściwie to miasto było pełne usług różnego rodzaju. No teraz już niestety. Widać, że już nawet te ślady potem nie zostały. Nie, prawda? Nie ma nic. Taka kolej rzeczy. Dziękuję ślicznie za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. Bardzo jak dziękuję. Jak najwięcej klientów bardzo dziękuję. Wpadają i wypadają. Da się zrobić. Jutro proszę. Jest to niesamowite. Dziękuję ślicznie.